teraz konkretnie z profesorem Jerzym Szackim. Jerzy Szacki, profesor socjologii, znawca romantyzmu, pojęcia tradycji, ojczyzny. Pisał o utopiach, ideach. Badacz Mochnackiego, Durkheima, Znanieckiego. Jest autorem fundamentalnej historii socjologii, która doczekała się tłumaczeń na język angielski, ostatnio nawet na chiński. Profesor na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, przez kilka lat dziekan, członek międzynarodowych towarzystw. Jest pan profesor specjalistą od utopii. Dzielił je pan swego czasu na utopię miejsca i utopię czasu. Czy w tym miejscu i w tym czasie żyje nam się relatywnie szczęśliwie? W żadnej epoce ludzie nie byli przekonani, że żyją w epoce szczęśliwej, prawda? Szczęśliwe są te epoki, które minęły, ewentualnie te epoki, które będą kiedyś, chociaż myślę, jesteśmy coraz mniej skłonni do lokowania tych dobrych czasów w przyszłości, prawda? No wiadomo, już nie ma takiego systemu, który rozwiązywałby istniejące problemy, nie stwarzając nowych. Jest pan historykiem, historykiem idei, między innymi historykiem społeczeństwa. Czy nie ma pan poczucia, że historia Polski sumuje się pozytywnie, że oto żyjemy w czasie może najszczęśliwszym od przynajmniej 200 lat? Z tym bym się chyba zgodził. Istotnie Polska dostała niebywałą szansę w 1989 roku. I prawdopodobnie szansę, która nie została jeszcze w pełni zmarnowana, choć zrobiliśmy niewątpliwie pewne kroki w tym kierunku. W roku 1980 ogłoszono tekst, który nazywał się Tezy Rzeczpospolitej Samorządnej. Czy tekst ten zaliczyłby pan do grona utopii, czy też właśnie ten tekst może stać się podstawą układania ładu społecznego w naszym kraju? No więc z całą pewnością była to utopia, bardzo zresztą ładna, jedna z ładniejszych polskich utopii, no, powtarzająca zresztą pewne idee dawniejsze w tradycji polskiej zakorzenione, Abramowski, prawda, i tak dalej. Oczywiście żadna utopia nie nadaje się do tego, żeby ją dosłownie gdziekolwiek zastosować. Ona formułuje pewne wartości, prawda, pewne ideały, dostarcza pewnych miar temu, co się robi. Natomiast to nie jest program, który nadawałby się do realizacji. I to dotyczy również owego ideału Republiki Rzeczypospolitej Samorządnej, prawda? No, jest to zapewne coś, co dobrze, żeby było, ale co dosłownie rzecz biorąc nie będzie. Zajmował się pan XIX wiekiem i pojęciem narodu. Czy to pojęcie ma przyszłość? Czy w dobie jednoczenia się Europy okaże się może pojęciem anachronicznym? Nie wygląda na to. Wszystko wskazuje na to, że ideał narodowy przeżywa renesans. Właśnie w czasach globalizacji, tak zwanej, właśnie w czasach jednoczenia się Europy i innych zresztą części świata. No ale mamy no, nie tylko Jugosławię, nie tylko kraje byłego Związku Radzieckiego, ale i wiele innych punktów na świecie, gdzie ideał narodowy wykazuje swoją nieustającą żywotność. Ja nie sądzę, żeby ten ideał mógł zniknąć, natomiast wedle wszelkiego prawdopodobieństwa ta forma pojmowania narodu, która ustaliła się w wieku XIX, zostanie zastąpiona przez jakąś inną. No trudno jest w tej chwili powiedzieć jaką. Zdradę klerków, czyli zgodę intelektualistów na stalinizm tłumaczył pan wiarą w koniec historii. Czy ta wiara była złudna? Czy pod koniec drugiego tysiąclecia nie mamy poczucia zmierzchu jakiejś epoki? No, mamy oczywiście poczucie kończenia się jakiejś epoki, zaczynania się nowej, ale jest to w czasach nowożytnych stan permanentny, prawda? I wszystkie zapowiedzi końca historii no, okazywały się nieprawdziwe. Prawda, łącznie z tym, który Fukuyama wieścił przed 2 czy 3 laty. 20-79-11, 20-57-53, pierwszy telewid się dodzwonił, witam. My dzisiaj uważamy nacjonalistę, czy narodowca, czy dobrego Polaka, od razu za, albo za faszystę, albo za antysemitę. I wydaje mi
nie Polacy rządzą, a mniejszości narodowe i to jeszcze te najbardziej ujemne elementy w tej mniejszości. Mówi taki człowiek i jednocześnie mówi tak, ja jestem najpierw Europejczykiem, a później Polakiem. Nie jest się najpierw Europejczykiem czy najpierw Polakiem, jest się jednocześnie jednym i drugim. Jest się Europejczykiem przez to, że się jest Polakiem, chyba że się człowiek bardzo przed europejskością broni i nie chce przyjąć tej konsekwencji polskości, którą jest przynależność do Europy. Natomiast jeśli idzie o to, kto nami rządzi, no to rozmówca najwyraźniej rozporządza jakąś wiedzą szczególną, która dla mnie nie jest dostępna, więc nie mogę się na ten temat wypowiadać. Jestem zdania, że Polacy są takim dość specyficznym narodem. Być może ze względu na to, że przez wieki powiedzmy na terenie Polski było mnóstwo narodowości, tak samo jak i obecnie. W ogóle jesteśmy bardzo wymieszani jako Polacy. Takich stuprocentowych Polaków to nawet prawie, że wątpię, czy jest tak dużo. I wydaje mi się, że z tego powodu po prostu ponosimy szereg porażek. Między innymi tak jak obecnie istniałaby pewna możliwość, żeby nasz kraj doszedł do pewnego ładu, porządku. To bardzo chyba istotne też, z czym Państwo do nas dzwonią. To jest kwestia, jak nazwałbym, ładu narodowego, kwestii dogadania się pomiędzy Polakami. Czy socjolog tym razem ma już jakieś narzędzia do tego, żeby wiedział, w jakim stopniu w Polsce akceptujemy mniejszości innych obcokrajowców? No więc socjolog nie ma narzędzi. No socjolog ma wiedzę o tym, że strasznie wiele jest w duszach naszych rodaków rozmaitych urazów, pretensji, fantastycznych zresztą nierzadko wyobrażeń o tych innych. No w świetle badań opinii publicznej wiemy na przykład, jak fantastycznie ludzie wyobrażają sobie o rozmiarach tych mniejszości narodowych, których działalność ich niepokoi. Czy socjologia próbowała analizować pojęcie, które analizował kiedyś poeta, nazywał się Barańczak, pojęcie oni. Kim są oni dla przeciętnego polskiego obywatela? No więc onych to u nas zawsze było strasznie dużo. Ja tak jeszcze w czasach komunistycznych słuchałem, jak to oni się ciągle powtarzają. Najpierw zdziwiło mnie, kiedy pewien członek KC mówił o biurze politycznym oni, ale kiedy usłyszałem, kiedy Gomułka krzyknął oni, mając na myśli ekonomistów, to już wiedziałem, że kółko się zamyka i w Polsce są wyłącznie oni. Ale to żartem. Wyłącznie oni. Natomiast w tej chwili, no to tych onych jest straszne mnóstwo, bo to są ci oni, którzy wykupują Polskę, prawda? Tych kupców nie ma, prawda? Jest ich rozpaczliwie mało. No ale się o nich mówi, prawda? Oni są ci, którzy rządzą i kradną, prawda? No, że to kradzieże są w normie, że tak powiem, międzynarodowej. Nieważne, ale to są oni. No oni to są ci, których się nie lubi. To są ci, których się wini za całe zło, którego się doświadcza. Jeśli idzie o Polskę, no to ja wcale nie myślę, że to jest tak, no że składa się ona wyłącznie z ludzi, którzy tracą. No raczej bieda w tym, że obok tych, co tracą, prawda, są ci, którzy zyskują i ci pierwsi bardzo nie lubią tych drugich.